Zbadaj parzystość funkcji f od x równej x razy cosinus x. Funkcja może być parzysta. I jest parzysta wtedy, gdy f od minus x równa się f od x. Może też być nieparzysta. I to jest wtedy, gdy f od minus x. To jest minus f od x, ale również może być ani nieparzysta, ani yy, nie, nieparzysta. Więc aby sprawdzić, czy funkcja jest parzysta lub nieparzysta, musimy obliczyć f od minus x w obu wypadkach. Czyli w miejsce naszego xa wstawiamy minus x. Więc podstawmy, za x wstawiamy minus x. I za tego x również wstawiamy minus x, czyli mamy razy cosinus minus x. Funkcja cosinus jest funkcją parzystą, czyli cosinus minus x to jest to samo co cosinus x. -a. Wykorzystajmy to, czyli mamy. Nasz minus x przepiszemy, natomiast cosinus minus x to jest to samo co cosinus x. Więc w miejsce cosinus minus x -a wprowadzamy cosinus x. Czyli mamy razy cosinus x. Teraz nasza funkcja f od x wyglądała następująco. To było x razy cosinus x. Czyli tutaj również mam x razy cosinus x. Czyli ten fragment tej naszej funkcji to jest f od x. Czyli mamy minus f od x. Teraz zobaczmy. Nasz warunek to jest f od minus x ma wynosić minus f od x. f od minus x równa się minus f od x wtedy, gdy nasza funkcja jest nieparzysta. Stąd też wnioskujemy, że nasza funkcja f jest funkcją nieparzystą.